Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Gościem telewizji Zabrze jest pan Sławomir Chrzanowski, dyrektor Filharmonii Zabrzańskiej. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry panu. Spoglądałem przed wejściem do studia na państwa stronę i trzeba przyznać, że w Filharmonii cały czas, mimo tej pandemii, coś się dzieje. Koncert noworoczny oczywiście za nami, a przed nami 28 stycznia Wesoła Wdówka i inne damy. I powoli, powoli wkraczamy w obchody setnej rocznicy urodzin miasta. To się będzie działo. To prawda. Do jubileuszu stulecia naszego miasta przygotowujemy się od pewnego czasu. Mieliśmy w gronie dyrektorów instytucji kultury spotkania już w roku ubiegłym, żeby nakreślić sobie plan działania. I ten rok, który biegnie, rok 2022, tak jak pan redaktor zauważył, koncertem noworocznym rozpoczęliśmy właśnie świętowanie tego naszego stulecia. Czyli można powiedzieć, że każdy koncert w tej chwili jest pewnego rodzaju etapem do koncertu głównego, który odbędzie się na końcu września, kiedy to nasze miasto obchodzi będzie swoje setne urodziny. Na ten specjalny koncert, który jest w tej chwili jeszcze w fazie realizacji, w fazie dogrywania szczegółów, przygotowujemy dzieło specjalne, które zostało przez miasto zamówione jakiś czas temu. Dzieło to napisał belgijski kompozytor zaprzyjaźniony z naszym miastem, pan Henri Seroka. Jest to utwór, który nosi tytuł Symfonia dla Zabrza. Czteroczęściowe dzieło, nad którym pracowaliśmy razem z kompozytorem, dlatego że on na początku nakreślił jakby swoją wizję tego utworu. Po czym, jak się pan domyśla, dostałem partyturę w wersji wstępnej, sam się jej przyjrzałem i zaczęły się negocjacje mailowo-telefoniczne z kompozytorem, który mieszka w Belgii, nad charakterem i całością tegoż dzieła. Gdyż on jako kompozytor ma wiele znakomitych pomysłów w głowie, ja jako praktyk czy też wykonawca tego utworu muszę się temu przyjrzeć z punktu widzenia atrakcyjności, całości przekazu dla słuchaczy, dla widzów. I tak wspólnymi siłami to dzieło zostało stworzone. Zarejestrowaliśmy go już w studiu Polskiego Radia w Katowicach razem z chórem Resonans con Tutti pod moją dyrekcją, z naszą orkiestrą, czyli utwór już jako tako istnieje. Ten utwór istnieje, jest on zarejestrowany. W tej chwili będą miały jeszcze miejsce prace nad opracowaniem wersji DVD i wersji CD. Można powiedzieć, że kwestia dźwiękowa, ścieżka dźwiękowa jest nagrana, ale jak się pan domyśla i państwo również, jeszcze żeby to wydawnictwo było atrakcyjnie skonstruowane, musimy przygotować wiele różnego rodzaju szczegółów edytorskich, nad którym pracuje i pani prezydent, i my. I te kwestie są w tej chwili na etapie dopracowania. Dzieło jest, istnieje, zamierzamy go wykonać podczas koncertu. Panie dyrektorze, Filharmonia Zabrzańska wpisuje się bardzo mocno w stulecie obchodów setnych urodzin miasta. No i na pana spoczywa olbrzymia odpowiedzialność też, prawda? Żeby z jednej strony pokazać artystycznie Zabrze, a z drugiej przyciągnąć widzów i żeby to wszystko zabrzmiało i wybrzmiało. Oczywiście niezależnie od tego, czy jest to stulecie naszego miasta, czy też nie, każdy nasz koncert, każdy kolejny sezon, w którym pracujemy, staramy się tak konstruować, żeby był atrakcyjny dla słuchaczy, którzy bowiem jak nie oni są wyznacznikiem naszej pracy. Jeśli słuchacze przyjdą na koncert, jeśli wyjdą z niego zadowoleni, to czy będzie on pod egidą setnej rocznicy, czy też nie, to jest istotą naszej pracy, to jest clue naszej działalności. Więc staramy się tak konstruować te nasze programy i nasz cały sezon, żeby słuchaczy zainteresować. A jak się pan domyśla, czasy nie są łatwe, bo przyszło nam żyć w czasach, jak ktoś powiedział, ciekawych. Nie jestem tylko przekonany, czy o taką ciekawość nam chodziło, z jaką się borykamy w ostatnich miesiącach i latach, ale radzimy sobie po tych wszystkich trudnościach, które nas spotkały na początku pandemii, mówiąc językiem młodzieży, ogarnęliśmy temat, radzimy sobie w tym wszystkim. No a fakt, iż mamy dobrą frekwencję na koncertach i bardzo dobre recenzje z tychże, czego jesteśmy świadkami, czy to w warstwie Facebooka, czy też rozmów bezpośrednich po koncertach, znaczy, że idziemy drogą właściwą. Stąd też przygotowujemy ten sezon w sposób zróżnicowany, tak to ma miejsce. W tej chwili biegnie karnawał, więc jak się pan domyśla, koncerty o takim właśnie charakterze. W tym tygodniu koncert Wesoła Wdówka i inne damy, czyli będzie to muzyka ze słynnych operetek. Wydawałoby się czas jakiś temu, że operetka powoli, powoli zmierza ku swojemu końcowi, nic bardziej mylnego.
skoro koncert odbędzie się za kilka dni, a nie ma już żadnego biletu na ten koncert, no to ja się po prostu bardzo cieszę, że tak właśnie jest. Później mamy w lutym bardzo ważny z punktu widzenia obyczajowości, ale również aktywności orkiestr, dzień, który nazywa się Walentynki. To zawsze jest przyczynek do tego, żeby jakiś fajny koncert zagrać. Nie inaczej będzie w tym roku. Miłość w muzyce jest tematem na tyle rozległym, że można go w bardzo różny sposób kształtować i tak też zamierzamy ten koncert przedstawić, od muzyki klasycznej Piotra Czajkowskiego, czyli Nieszczęśliwej Miłości Romea i Julii, po muzykę musicalową, po muzykę filmową. Tych tematów jest naprawdę sporo. Zostały one okraszone znakomitymi ścieżkami dźwiękowymi i taką muzykę zamierzamy zagrać. Ale później zamierzamy również wrócić do prezentacji artystów młodych, bo przecież jednym z naszych celów bardzo ważnych jest danie szansy młodym ludziom, ażeby zaistnieli na estradzie, skoro uczą się przez wiele lat w szkołach muzycznych czy na uczelniach, to potem chcemy dać im szansę pokazać swój talent i umiejętności na estradzie. Próbujemy reaktywować koncert, który cieszył się przez lata wielką popularnością, mam na myśli koncert Dzieci Dzieciom. Tym razem go troszkę przekonstruujemy, bo nie będzie dzieci na widowni z powodów oczywistych, ale chcemy dać szansę tym młodym artystom, żeby też swój talent pokazali. Chcemy zagrać z absolwentami naszej szkoły muzycznej, chcemy zagrać koncert pasyjny, czyli te kroki, które zawsze podczas naszej działalności miały miejsce. Na wiosnę mamy nadzieję, że zostaną reaktywowane festiwale wiosenno-letnie, na których wielokrotnie braliśmy udział, których jesteśmy współorganizatorem. Mam tu na myśli na przykład festiwal Ave Maria w Czeladzi, czy też słynny festiwal Kiepurowski w Krynicy Zdroju, na którym istniejemy od wielu dziesiątków lat. Stąd też pomysły i przymiarki są. Planujemy bardzo ostrożnie i realnie, albo realistycznie, tak bym to nazwał, żeby potem nie trzeba było pewnych rzeczy zdejmować z afisza, czy też odkręcać takie czy inne pomysły. Mamy nadzieję, że dojdą do skutku. Panie dyrektorze, no właśnie, z pełną świadomością powiedziałem, że Filharmonia Zabrzańska wpisuje się w działalność całego miasta bardzo mocno, bo pamiętam, kiedy łagodniała troszkę pierwsza fala pandemii i widzowie, słuchacze ruszyli do Filharmonii. Oczywiście zachowując zasady sanitarne. I ja pamiętam, co działo się po tym pierwszym koncercie. Wszyscy ruszyli do kas rezerwować najbliższe koncerty i w ogóle nie było miejsc. To prawda, była taka sytuacja, z której się niezmiernie cieszyliśmy. Jak sobie Państwo przypominacie, pierwszy okres pandemii to była działalność wszystkich orkiestr na zasadzie nagrań. Również ze współpracą naszej telewizji zabrzeńskiej realizowaliśmy te nagrania online, ażeby nasi słuchacze o nas nie zapomnieli, że jesteśmy, istniejemy, że pracujemy, chociaż spadły na nas bardzo wielkie trudności dotyczące naszej działalności, nie mogliśmy grać dla słuchacza, a jak się Państwo domyślacie, no słuchacz to jest najważniejsza osoba w naszej działalności, bo przygotowujemy się, ćwiczymy, realizujemy różnego rodzaju pomysły muzyczne, dajemy naszą muzykę dla tych, którzy lubią jej słuchać, ale najważniejszym czynnikiem nie jest kamera po drugiej stronie, czy też mikrofon, tylko jest żywy słuchacz, bo to tylko podczas reakcji i interakcji z osobami, które przyszły na koncert, możemy kształtować wspólny muzyczny wieczór. Zatem długo borykaliśmy się, że tak powiem, z nagraniami, ale też odetchnęliśmy z ulgą, kiedy mogliśmy usłyszeć oklaski na sali, kiedy nas odblokowano wiele miesięcy temu. Potem znowu były kolejne blokady. Dziś pracujemy w rygorze sanitarnym, obarczeni różnego rodzaju przepisami, nie zawsze spójnymi, które na dyrektorów instytucji kultury nakładają sporo dość niecodziennych obowiązków, ale staramy się, żeby to wszystko było bardzo skrupulatnie przestrzegane, żeby każdy przychodząc na koncert do Filharmonii czuł się bezpieczny, a jednocześnie, żeby ten element satysfakcji i radości ze słuchania muzyki był elementem dominującym, a nie myślenie o tym, czy muszę siedzieć w maseczce, czy muszę się męczyć słuchając tej muzyki. No, takie mamy czasy, staramy się im sprostać. Słuchaczom jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że słuchając tych wszystkich trudnych decyzji, czy też informacji, które biegną za sprawą środków przekazu, jednak decydują się na żywy udział w wydarzeniach kulturalnych.
Bardzo serdecznie dziękuję, a zatem realizacji wszystkich planów w Filharmonii życzę. No i żeby pandemia już po prostu odpuściła. Podobno jest światełko w tunelu, więc życzmy sobie tego wszyscy. No i wszystkiego dobrego na stulecie Panu, Filharmonii i całemu miastu. Bardzo dziękujemy, panie redaktorze. Państwu również zdrowia niezawodnego, uśmiechu, mimo tej założonej maseczki ciągle, tolerancji, no i aby miłość do muzyki, która istnieje w Państwa sercach, nigdy nie wygasła. Sławomir Chrzanowski, dziękuję. Dyrektor Filharmonii Zabrzańskiej. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Kłaniamy się.